Panie wójcie, kolejny z materiałów inwestycyjnych, w którym miejscu gminy tym razem się znajdujemy i jaki temat dotyczy tego miejsca, w którym się właśnie znajdujemy? Tym razem znajdujemy się w miejscu najbliższemu mojemu sercu, ponieważ to tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu mieszkałem, Motwica. Tu dalej mieszkam. Jesteśmy na odcinku drogi powiatowej, która również będzie remontowana w najbliższym czasie. Dzisiaj podpisałem umowę. Kolejny rozdział do mojej książki, kolejny rozdział, na którym mi bardzo zależało. Bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie też w Motwicy dokonać remontu drogi powiatowej, ale gmina ją przejęła na czas prowadzenia robót, więc gmina wykonuje ten remont. Będzie kompleksowy remont na całym odcinku od drogi budowanej między Motwicą a Czeputką, czyli 2400 metrów nowego odcinka drogi zbudowanego od podstaw. I tutaj będzie remont od tego odcinka do kolejnej miejscowości, do miejscowości Rozwadówka, do wcześniej wyremontowanego odcinka, popularnie zwanego drogi koło Winniczuka. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, pan redaktor pewnie też, bo był nieraz. Więc udało mi się w ciągu tych 2 lat zrobić, uda mi się, bo tutaj jeszcze ten remont nie został wykonany, ale wierzę, że mam nadzieję, że... Przetarg już poszedł na wykonanie. Jest już umowa podpisana. Finalnie czekamy, jak już będzie wykonana. Będzie piękny ciąg około, ponad, jak dobrze liczę, szybciutko 11 km jednego odcinka wyremontowanej, zbudowanej drogi, co uważam za naprawdę duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę budżet gminy, jaki miałem, kiedy zostałem wójtem. A budżet teraz, dzięki tym środkom, które udało mi się pozyskać, no, chwalił się nie będę, ale mam 100% skuteczność pozyskiwania środków ze składanych wniosków. No ale wrodzona skromność nie pozwala mi o tym aż tak dokładnie mówić, więc to już pominiemy. Tak, to już przemilczmy. Ale udało mi się pozyskać środki, dzięki temu ten remont jest możliwy i będzie tutaj nowy piękny asfalt. Mam nadzieję, że długo, długo będzie służył mieszkańcom tych wszystkich miejscowości, jak również przyjezdnych, którzy będą tędy jechali. I tutaj też zdecydowaliśmy, że te roboty będą prowadzone po żniwach. Miejmy szacunek dla rolników, dla ich pracy i nie przeszkadzajmy w tym najbardziej gorącym okresie na wsi, jakim są żniwa, zwłaszcza, że pogoda płata figle, więc zaczekamy te kilka miesięcy, to już się chyba nic nie stanie i wtedy zaczniemy już przekształcać tą gminę w plac budowy, ale będzie to już wtedy spokojniejsze, będzie można blokować te drogi na chwilę, na czas remontu, to już nie będzie takie uciążliwe i kłopotliwe dla mieszkańców. I tak teraz podsumowując tą rozmowę z panem wójtem, 11 km w ciągu jednej drogi tak naprawdę, 4 miejscowości, Romanów, Czeputka, Motwica i Rozwadówka. Dodajmy nawet ten odcinek drogi, który został wyremontowany, to kolejny, o ile pamiętam, kilometr nawet ponad. Półtora. Właśnie. Fantastyczna rzecz. Również można powiedzieć o tym, zdradźmy, że ta droga tak naprawdę jest mini obwodnicą Sosnówki, bo rzeczywiście pokonując teraz tą drogę asfaltową odremontowaną, która będzie za kilka miesięcy, to mijamy Sosnówkę, a z Rozwadówki spokojnie przez Motwicę, Czeputkę dojedziemy do Romanowa. Tak, tak, można spokojnie tak to określić, że jest to mini obwodnica. Może przypomnę to, co się działo na sesji Rady Powiatu, kiedy jeden z radnych, już nie będę wymieniał z nazwiska, zakwestionował ideę budowy tej drogi, czy ogólnie tutaj remontów, bo nie prowadzi do żadnego sanktuarium. No i tutaj z tego miejsca muszę powiedzieć, panie radny, być może, ale te drogi prowadzą też do pięknego, zabytkowego kościoła w Motwicy, więc nie wiem, czy to aż dla pana jest taka różnica, ale to już nie będziemy wnikać. Tak, panie redaktorze, pięknie pan to powiedział, tylko że ta książka, o której zawsze mówiłem, tą książkę, którą piszę, ona ma dużo więcej stron niż tylko te cztery miejscowości.
Myślę, że wszyscy doskonale wiedzą Pogorzelec. Bardzo zniszczona droga. Przechód i inne, ale czesne podsumowanie jeszcze będzie. Nie staram się w tym momencie tego kończyć, nie staram się jakichś podsumowań spoczywać na już tym, co jest zrobione. Nie, moja misja, bo tak to chyba można określić, ciągle trwa. Ciągle staram się pozyskiwać kolejne środki, ciągle staram się remontować kolejne odcinki dróg i nie tylko. Niedługo będzie kolejny przetarg, tym razem na drogi gminne. To już będzie troszeczkę inna technologia, bo to już będą drogi kamienne, no ale ze względu na tężenie ruchu taka technologia jest wystarczająca. O tym będziemy mówić, ale o tym będziemy mówić w przyszłości, dlatego przypominam, książka ma wiele rozdziałów, ja ją cały czas piszę i powiem szczerze, na razie nie zamierzam kończyć.